W USB 13, witajcie w kolejnym odcinku Waszego ulubionego podcastu. To jest drugi raz, jak się z Wami dzisiaj witam, bo okazuje się, że szczęśliwa 13 nie do końca jest szczęśliwa. W związku z czym nagraliśmy jakieś 5 minut tego podcastu, witając się z Wami, tłumacząc pewne rzeczy i tak dalej. Po czym nagle przestaliśmy się słyszeć na Skype'ie. Technologia dzisiaj stwierdziła, że jest przeciwko nam. Um, a potem okazało się, że całe nagranie razem z wstępem e, Utomka też zniknęło. W związku z czym w ogóle nie mielibyśmy jednej strony, więc postanowiliśmy zacząć jeszcze raz. Także witajcie serdecznie po raz kolejny um, w kolejnym odcinku Waszego ulubionego podcastu. Odcinek 13, ten, ten, ten niepechowy w ogóle. E, WrestleMania Weekend trwa w tym momencie. Jesteśmy. Na relatywnie świeżo e, z pierwszą nocą, w związku z czym postanowiliśmy sobie, że porozmawiamy o niej dzisiaj. Mam, mam nadzieję, że noc z drugą też nam się uda dograć, chociaż poniedziałek jest dniem roboczym, więc pewnie będzie nam ciężej. Ale hej, nadzieja matką głupich, więc powinno być... Um, powinno się udać to zrobić, mam nadzieję. Także wcześniej wyjaśniliśmy wam, że koncept tego podcastu będzie taki. Ja się teraz będę powtarzać, w związku z czym niestety już nie będzie tak tyle entuzjazmu w moim głosie, co było wcześniej. Um, no, niestety nie może być dobrze. To, był, to pewnie był mi najlepszy wstęp ever. To, to był dobry wstęp, to trzeba przyznać. I on, się, wtedy, właśnie, on no. się właśnie poszedł, nie powiem co, ze względu na to, że on zniknął. Także raz, raz miało być dobrze i nie jest. W związku z czym porozmawiamy o każdej walce. Odrobinę. Ze względu na to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu obejrzałem wrestling od deski do deski, prawie od deski do deski. Pa, parę, pa, parę walk udało mi się skrócić, w związku z czym to mniej ważne rzeczy trochę. trochę Skipowałem, ale mimo wszystko oglądałem całość, więc korzystając z okazji, że widziałem całość, chciałbym o całości porozmawiać. Do tego przepraszałem za mój performance w poprzednim odcinku, w odcinku 12. Okazuje się, że sport to niezdrowi, jeżeli chodzi o moją osobę i mój mózg pracował na dużo wolniejszych obrotach niż zazwyczaj. Co szczerze mówiąc, jest dla mnie swoim zaskoczeniem, bo ja nie wiedziałem, że jeszcze można zwolnić tak bardzo. I mimo tego, że starałem się mówić jak najmądrzej mogę, co też. Wiadomo, że z tym nie mam problemy. No, mój mózg robił zupełnie co chciał i było słychać wszystkie babole, które, które się pojawiły z mojej strony. Także dzisiaj jestem przygotowany trochę lepiej. Jestem trochę bardziej wyspany. Tego, kto by się tego spodziewał, że ruch na ciebie źle wpływa? A, no ja nie wiem właśnie, bo to tak mówią, że ruch to zdrowie i w ogóle powinieneś się więcej ruszać, się będziesz lepiej czuć, twój mózg się dotleni i tak dalej. No, mój, mój mózg się dotlenił i nie byłem w stanie skonstruować zdania, jak się dotlenił. No to... Przetlenił się wręcz. Chyba no, tak. tak. No bo ja zazwyczaj nie wychodzę w ogóle z mieszkania, w związku z czym, jak już wyszedłem raz, no to doznałem szoku i tak to się skończyło. Także ja dzisiaj jestem w całkiem niezłej formie, natomiast um, Tomasz stwierdził, że on nie ma wenny, żeby wrestlingu mówić. Więc um, surprise, surprise, w tym odcinku będziecie przede wszystkim słuchać mnie. No zobaczymy, może się rozkręcę, jeszcze, nie mów. Hop. No ja mam nadzieję, ja wiesz, no ja mam nadzieję, że się rozkręcisz, bo ja potrzebuję takiego rozkręconego, sumiennego, współprowadzącego dzisiaj. Okej, okay. ze wszystkich osób tylko mnie znaleźć, to smutne trochę. Tak, no, e, niestety tak jest. E, jeszcze jest jedno post-skryptum, które mam oglądać na Arsenalu w tym momencie. E, zaczęła się przerwa, jak to nagrywamy, więc mamy, mamy moment, e, podczas których nie będę jakoś mocno zaaferowany, no, siedzie na boisku, Arsenal prowadzi 1-0, ale jak zacznę rzucać jakimiś przekleństwami, to znaczy, że Arsenal zaczyna grać Arsenal, a e, to bardzo szybko się może zmienić... Być kibicem arsenału jest jak sport ekstremalny, w związku z czym na razie jest nieźle, ale może się to bardzo szybko odwrócić. Tak, jakby było jakieś losowe cięcia w tym podcasie, znaczy, że Grzegorz go wyzywać po prostu losowo. Wiem. Albo technologia przestała działać, no, o no to, się te... <laughs> okay, to się bo może zdarzyć. Bo tak mniej więcej tyle, tyle zajęło nam poprzednim razem przed, do, do ucięcia, w związku z czym e, no, oby tym razem było lepiej. Dobra, no to lećmy. Opener. Opener. To był jakiś opener? Aha, Opener to no był w sensie opener, dobra. No tak, wiecie, był ten... opener Vince, <grym> Vince przyszedł i powiedział, cześć, witajcie. Uh, openerem była walka o pas um, Universal. Ty um... no, bo ty tak lecisz od razu jakbyś, nie wiem, jakbyśmy pe Pendolino jakimś ile jechali, po prostu. Coś się chyba jeszcze działo przed tym Openerem, nie? Uh, Bibi Rexa śpiewało, no to ja nie wiem. Uh, co się, deszcz padał, tak? Deszcz padał. I tutaj po pierwsze, zacznijmy od tego pierwsze wrażenia z WrestleMania. Że było tam więcej ludzi, zdecydowanie się spodziewałem, szczerze mówiąc. Ja wiem, że tam było trochę ludzi wyciętych z kartonu na trybunach, bo tacy też się pojawili, ale e, mimo wszystko byłem zaskoczony, że aż tyle zebrali taki tłum. Mimo wszystko, chociaż nie wyglądało to szczerze mówiąc, bezpiecznie. I wszyscy podpisali Wavery: że jak coś się stanie, to nie jest W. WWE, więc. Okej, okay, więc whatever. Mogą siedzieć jak chcą i robić co chcą. No dobra. Znaczy... A. I po drugie, to też było historyczne wydarzenie, bo po raz pierwszy w historii WrestleMania mieliśmy opuścienie spowodowane pogodą. Nigdy się wcześniej nie zdarzyło. No widzisz? Więc, więc to jest bardzo ciekawe, i muszę oddać tutaj mimo wszystko Federacji Małe Szapoba, bo poradzili sobie z tym świetnie. A i Proma, które były kompletnie, że tak powiem, spontaniczne były naprawdę, każdy było bardzo dobre. Nieważne, kto je wygłaszał, więc... Ja oglądałem te proma wczoraj w nocy, tylko że ja byłem pijany wtedy, w związku z czym ja nie do końca <laughs> pamiętam je. pamiętam Kevina Owensa, pa pamiętam... New Day pamiętam jeszcze, bo to akurat jak, jak wróciłem do mieszkania po pierwszej nad ranem i odpaliłem ten, odpaliłem telewizor, i tam było New Day w trójkę. I co ciekawe, nie byli w tym samym ringirze i to było dla mnie jakieś takie dziwne, bo to zawsze Wrestlemania to jest ich moment. Tu się mogli spotkać po, uh, po, po dłuższej przerwie, z racji tego, że są w różnych rosterach. A mimo wszystko, uh, Big był ubrany inaczej niż pozostała dwójka, w związku z czym ten, ten, ten feel the power of New Day jakoś, jakoś nie, nie dało się tego odczuć tym razem. To, to pamiętam, a i pamiętam, że jak zobaczyłem, jak Bobby wszedł do ringu, to, to mnie odcięło i obudziłem się rano. Także... <grym> Okej, okay, to prawie klasyczny nasz WrestleMania moment podczas meczu z O nie. Ludzie, którzy <grym> słuchają mnie od dawna, wiedzą, jak bardzo kocham azjatyckich wrestlerów, tak? I, i kilka lat temu, no, jak nie pokonała jeszcze wtedy Aska, walczyła z Charlotte, to ja pamiętam początek tej walki, a potem pamiętam, jak otworzyłem oczy, bo oglądaliśmy to na żywo z Tomkiem, jak Charlotte miała rękę w górze. I uciekła mi cała walka i byłem, obudziłem się z taki przerażony, w ogóle jak to Charlotte wygrała, co się stało, na co usłyszałem tylko, że przez dobre kilkanaście minut chrapałem w słuchawki Tomkowi i nawet nie wolał mnie budzić. W związku z czym tak. To jest nasz Wrestlemania moment, jeżeli o to Dok chodzi. Dokładnie, oglądaliśmy wiele gal razem ze sobą i to jest zdecydowanie mój najlepszy moment. Mój też, bo nie musiałem razem. oglądać tej walki, w związku z czym. Ja się że Dla mnie to jest win win situation, bo nie dość żelazka przegrała, też że nie musiałem tego oglądać. Widziałem <laughs> tylko sam sam moment przegrania. W związku z czym. <laughs> Okej. Okay. A wracając do tej Wrestmanii, to nie chcemy jakoś za bardzo się rozwodzić pewnie od tymi promami, ale. Sam, że tak powiem, organizacja tego tak było dziwna, bo segment zaczął się od Shane'a. Nie było żadnego cięcia, tylko zaraz po Shaynie pojawił się MVP z Lashley'em, potem, się, który sw dali swoje promo, i potem pojawił się Drew, który dali łącznie promo ze sobą, i potem Lashley zniknął i Drew zrobił swoje promo. I to wszystko było w ramach jakby jednego segmentu, więc to tak... No, bardzo ciekawie to bolo to było pewnie wyglądało. jechanie live już. Takie czyste wtedy, no nie? Tak, ja mam wrażenie, że to po prostu było... Idź tam powiedz coś nieważne co, byle tego, żeby to trwało jak najdłużej. To mniej więcej taka logika było, mm -hmm. więc, więc to było ciekawe bardzo. I potem mieliśmy drugie rozpoczęcie Resermanii z Titusem i z Hoganem, który został wybuchane przez publikę, co było ciekawe ale jakoś nie jest mi smutno z tego powodu. Znaczy ja chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Połączenie Titusa z Hoganem, jeżeli chodzi o prowadzących <laughs> WrestleMania, jest prawdopodobnie naj, naj, najmocniej powiększonym pomysłem, jaki Vince'owi wpadł do głowy w relatywnie ostatnim czasie, bo to, to powiem Ci, jest takie mocno, mocno bold statement ze strony Vince'a, żeby to Titus z Hoganem prowadzić, ale ja to szanuję, mnie to się podoba. Wrestling łączy, nie dzieli, tak? Dokładnie. Ja pytam się, czy Vince jest po prostu out of touch, to jest po prostu takie, nie Ty wiem, szachy Właśnie, że są jakieś szachy takiego piątego wymiaru przez Vince'a po prostu prowadzone, których my nie zrozumiemy. Tak. A do tego, do tego wracając, do tego co powiedziałeś, że Hal został wybuczany, to ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Fajnie znów oglądać wrestling tak, jak się go powinno oglądać. Szkoda, tak. że to jest tylko jednorazowa, no dwurazowa sprawa, bo wracamy do Thunderdome i, i Fani znikają na jakiś czas jeszcze ale miło zobaczyć wrestling takim jaki być powinien. Dokładnie. Ja powiem od razu to teraz, może to będzie mały spoiler tego, ale ja mam bardzo mało złych rzeczy do powiedzenia na temat tej gali Te, Tej I... nocy, bo gala się nie skończyła. Okej, okay, no okej, okay. to niech będzie. Gala się może jeszcze bardzo popsuć, natomiast ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, bo ja z racji tego, że. ja, ja będę to, to będzie taki mocny flex z mojej strony, w, tym, w tej części podcastu. Ja obejrzałem tą galę, w związku z czym. Ja ben, co będę powtarzać. Ja też, ja też bawiłem się całkiem nieźle. To już chyba wiecie, w jakim, jakim tonie będzie ten, ta część podcastu um, dzisiaj, dzisiaj nagrana, bo, bo ja też bawiłem się całkiem nieźle, niestety. Dokładnie, więc zacznijmy może po kolei i w sumie. Opener. Co, co sądzimy właśnie o openerze, że akurat ta walka tam trafiła? Bo to e... jest ciekawe. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, że ona tam trafiła. Fajnie, że WrestleMania zaczęła się dużą walką. Fajnie, że e, do tej walki trafiły duże nazwiska. Bo gdybyśmy dostali kogoś, kto jest mniej popularny, mniej ważny, to wiesz, no, publika na, na rozgrzanie musiała dostać coś dużego. Więc zaczęli z tego tak zwanego wysokiego C. Więc koncept mi się podobał. Walka sama w sobie była w porządku. Nie był to ringowy majstersztyk, niestety, co wynikało z tego, że no, to jest Bobby Lashley Drew McIntyre, w związku z czym tej 5-star się nie możemy raczej po nich spodziewać. Natomiast bardzo, znaczy bardzo, podobał mi się booking tej walki i to, jak poszczególni zawodnicy zostali przedstawieni w tej walce, to, jak finishery zostały przedstawione w tej walce i generalnie cały koncept. Także, także wydaje ta walka, mi się, że. Ta walka zaczęła z gigantycznym handicapem. Bo ewidentnie publika dosyć zmarła na tym deszczu i nie była, że tak powiem tak, gorąca na pierwszą walkę tak naprawdę ze sobą, z publiką. No jakbyśmy się tego spodziewali, bo wszyscy się spodziewali, że ta pierwsza walka to będzie takie wow rzeczywiście. To publika da siebie, że będzie, że tak powiem, mega głośna i to będzie to, czego wszyscy właśnie tęsknili, za czym wszyscy tęsknili to, czego potrzebowaliśmy w tym restingu. Tak nie było przez ten deszcz i trochę to rozumiem, bo jakbym też siedział tam cały mokry po prostu bo tam publika nie była zasłonięta niczym. Ring był zasłonięty, publika nie była zasłonięta niestety w tym huraganie całym. To niestety się to odbiło na reakcji publiczności w tym pojedynku. Uh, ja dopowiem jeszcze tylko, że sam pojedynek był jak najbardziej ok. Mi się Booking bardzo podobał, aczkolwiek finish był dosyć dziwny i byłem szokowany wynikiem tej walki, szczerze mówiąc. Naprawdę? No, tak, byłem bardzo szokowany, bo byłem pewny, że jeżeli. Jak tylko ta walka się okazała, że to będzie Penner, byłem na 100% pewny, że Drew wygra tę walkę po prostu jako ten pierwszy optymistyczny akcent, po prostu jakby tego. Okay. Jakby nowej, nie wiem, jakby to nazwać, ery po prostu, że tak powiem. Może nie post-covidowe, ale już takiej powodzi wychodzącej z tej ery. Więc po prostu coś, żeby dać pozytywnego, po prostu na sam początek dla tej publiki. Tym bardziej, że Drew był naprawdę bardzo over mimo wszystko. Myślałem, że ten cheer się rozłoży bardziej pół na pół, a mimo wszystko jednak drugi był dużo bardziej over od Ashley'a i to też było ciekawe, więc bardziej byłem zaskoczony. Znaczy ja miałem trochę inną wizję na tą walkę i w mojej głowie ona kończyła się odrobinę inaczej. Kończyła się tym samym wynikiem, ale spodziewałem się troszeczkę e, innego finiszu i w głowie miałem dwa rozwiązania. Możemy, sobie, możemy się odrobinę pawić w fantasy booking, szczególnie, że tak się wydarzyło, w związku z czym teraz to tak wiele nie daje. Ja zakładałem dwie rzeczy. Zakładałem, że um, albo pojawi się Cedric Alexander i Shelton Benjamin, i tak naprawdę okaże się, że to rozbicie hard business poprzednich kilku tygodni to była tylko i wyłącznie ściema po to, żeby Bobik ten pas uh, wygrał. Taka booking, jaki istnieje w wrestlingu. Dokładnie tak. I tutaj wcale bym się nie spodziewał czegoś, czegoś mądrzejszego. Albo zamiast tej dwójki pojawiłoby, pojawiłby się ktoś, kto trafiłby do, do business point 2.0, bo coraz głośniej mówi się o tym, że Stajnia przyjmie nowych zawodników, że to nie jest tylko i wyłącznie MVP z Lashleyem, tylko, tylko ktoś do, do nich prędzej czy później dołączy. W związku z czym spodziewałem się, że być może ktoś, ktoś się pojawi po to, żeby tą lukę zape zapełnić i będzie to jakiś szoker, jakaś niespodzianka, a mimo wszystko a Bobik wygra. Także Bobik dla mnie był zwycięstwem tej walki od samego początku, nie zakładałem, że Druto wygra. A mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo Ty oglądasz wrestling więcej ode mnie, jak już rozmawiam o samej walce, to czy Drew McIntyre to od, on tak od zawsze kim, kimury wali na lewo i prawo czy to tak było nie to pierwszy raz zauważyłem no właśnie bo wiec. ja to mam takie dziwne wrażenie że jak mi się skojarzyło że jest taki jeden zawodnik który kiedyś połamał kimurami połowie rozteru i połowie rozterł ręce i jak tak mocno afiszowaliśmy tego bobika jak on z tych wszystkich kimur dzisiaj wychodził czy to nie oznacza powrotu pewnego pana który ma szansę mu kimurą złamać rękę Myślę, że trochę naciąga, że tak powiem, te fakty, ale nie wiem. To jest walka, którą każdy by chętnie obejrzał, pewnie, więc ja nie mam nic przeciwko. Wiesz, ta, ta walka była strasznie tak. Ta, wa ta, ta walka z WrestleMania była strasznie na takim podwórzu MMA mimo wszystko, e, strasznie dużo jakichś dźwigni, tego typu rzeczy, e, zakończyła się submissionem tak samo, e, swoją drogą strasznie mi się podoba, że ten Heartlock jest, jest bukowany tak jak jest bukowany i drum mimo tego, że próbował z niego wyjść i gdzieś tam wydawało się, że może mu się udać, tak naprawdę padł i było to czyste zwycięstwo. Okej, okay, czyste do stopnia tego, że tam oczywiście MVP odwrócił uwagę e, druw w kluczowym momencie, tak? ale tutaj nie było, nie było jakiegoś, jakiegoś chipshota, niczego takiego, i nie było nawet tapowania, tylko Drew po prostu padł, odpłynął, bo to, to winduje ten finisher naprawdę w górę dosyć mocno. I teraz znaleźć kogoś, kto będzie w stanie go przełamać, po raz kolejny z niego wyjść, to będzie naprawdę kozak moment. Także, żeby nie było, ja uważam, że Raszli pozytywnie wygrał. To jest plus. Moim zdaniem, mimo wszystko, byłem zaskoczony wynikiem patrząc na jakby scenariusz tego, i po prostu w jakiej pozycji ta walka się znalazła. Ale cieszę się, że Rashi właśnie obronił ten pas, bo mimo wszystko, tyle czasu czekał na tę okazję, na ten run właśnie z głównym pasem. A tak naprawdę, by się okazało, że jest po prostu tylko transition championem, żeby ten pas po prostu wrócił do drugiej jeżeli by McIntyre wygrał tę walkę. Więc mm. mimo, wszystko, mimo wszystko, jestem zadowolony z rezultatu aczkolwiek wydaje mi się, że prędzej czy później i tak McIntyre z powrotem ten pas zdobędzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Chyba, rzeczywiście jak chcą ściągnąć Lestara i Lestar odbierze ten pas jak no. Face na przykład. Nie zdziwia w... mnie to wcale też. Mówi się o tym Lestarze głośno, mówi się o tym powrocie na stronę Dal o tym, że się po może pojawić i tak dalej. Zresztą ludzie byli na na tą walkę Lashleya z Lestarem przez długo, 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 więc jeżeli dałoby się to zrealizować teraz, mając Lashleya na szczycie, który jest zabukowany, jest bukowany w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo jak Lashley wrócił i ludzie chcieli tę walkę dostać, to powiedzmy sobie szczerze, Lashley był tak ze dwie klasy niżej od broka Lesnara i powiedzmy sobie szczerze, tamto zwycięstwo ze strony Lashleya nawet nie, chodziło, nie wchodziło w grę. I ja nie wiem, czy ktoś był typowałby, że Lashley ma szansę na zwycięstwo w tej walce. Teraz przy ostatnim bookingu Lashleya, przy tym jak Herbiznes wyglądał, jak Lashley wygląda, um, stawianie go z Lesnarem, ja do końca nie wiem, kto tą walkę może wygrać, bo okej, okay, to jest Brock Lesnar, jeszcze powracający face'owy, więc daje mu to naprawdę sporą przewagę, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby ten pas został przy Lashleyu też, więc wywindowali go do takiego stopnia, że to jest najlepszy moment na zorganizowanie tej walki, jeżeli ona ma, ma się wydarzyć, to albo teraz, albo nigdy, bo ja myślę, że drugiego momentu lepszego już nie będzie na to. Tak, ja wiem, że to, co powiem, jest będzie bardzo takie klisze, ale to Byłby idealny moment, żeby z tego Lashleya zrobić właśnie kogoś takiego drugiego Lesnar'a. Mhm. Mm Dlatego rzeczywiście, jak z kimś on przegra, to rzeczywiście to zwycięstwo tej osoby ma znaczenie. I to byłby ten moment, ale. No. Bądźmy jeszcze, że to jest Lesnar, więc pewnie by się tak nie skończyło mimo wszystko, ale będziemy o tym się martwić, kiedy ta walka będzie miała jakieś w ogóle szanse na zajście. Poczekamy parę dni będziemy wiedzieć pewnie. Tak? W poniedziałek myślisz? Myślę. Że... Czuję. Czujesz to nawet. Jak czujesz, no to zobaczymy, czy ci korzonki będą boleć w poniedziałek, jak się we pojawi. Będą. Dobra, no to co, lecimy dalej. Walka numer dwa, walka walka kobiet. To była zdecydowanie najgorsza walka na całej gali, o której do powiedzenia nie mam wiele. Poza tym, że Mendy, chyba Mendy to była się prawie pośrednia. Nie prawie pośrednictwa, tylko wylądowała na dopiero na rampie. No właśnie. I tak, to, to, to jak mówiłem, że oglądałem cały wrestling od deski do deski z drobnymi wyjątkami, to, to, jest, to jest ten wyjątek właśnie, e, gdzie te momenty, e, niektóre momenty w ringu niestety przyskiejpowałem, w związku z czym e, taktym turmoil, e, kilka taktymów kobiecych, e, walczących o pretendenta opasy kobiet, e, które zawalczą w dniu jutrzejszym, w dniu dzisiejszym tak naprawdę w nocy, podczas, a, podczas drugiej części Wrestlemania 37 Z została zostały Tamina i Natalia. Nie do końca rozumiem finish tej walki, w którym Natalia zapinała sharpshooter, ale stwierdziła, nie Tamina, ty na trzecią linę na ten i skacz. Mając, mając praktycznie zapęty finisher na, na półżywych Riot skład w tym momencie. Tak, i Tamina wylądowała na swojej własnej twarzy, ale nie mówmy o tym za głośno. Więc to był, to był dla mnie ciekawy moment. Natomiast, no, jak już jesteśmy przy tym, to czy Natalia i Tamina mają szansę odebrać um, pasy um, Nijacks i Sienie, czy nie? I dlaczego to nie? nie? nie. Nie Wydaje mi się, że nie mają. Zresztą, jakie to ma znaczenie, to jest mistrzami tych pasów? Dlaczego znaczy, nie, nie, nie jest to tyle przykro, że, że mamy, tak, mamy albo mieliśmy taktymy kobiece prawdziwe, które o te, o te pasy mogły się bić. I tak, nie... teraz mamy Billy K. i Karmelę, które zostały zorganizowane ostatnim Smackdown. Dokładnie. I, a zamiast. Ma, mamy już nawet to nieszczęsny Riot skład, który mi zupełnie nie przeszkadza, i to jest przynajmniej taktym. To widać, że to jest kobiece taktym, i one w tej walce pokazały się najlepiej prawdopodobnie ze wszystkich, i gdyby one jutro walczył o ten pas, to nawet bym życzył o te pasy, nawet bym życzył, żeby one te pasy zgarnęły. Zostajemy kolejny zlepek, który, który istnieje przez to, bo nasi tatusiowie są legendami. No. Nie wiem, ale to chyba jedyny sens tej walki jest, a czy zwycięstwo Natalii i Taminy jest taki, że po prostu mieć e, mały sterdą jutro między Taminą a Nają. No, no tak, bo to mus, muszą być duże dziewczyny, żeby ktoś Naję podniósł to. Dokładnie, i będzie spot, jak Tamina robi, power slama. Na, na Ajax, a potem i tak przegrają. I tyle. Jeżeli stracą pasy, to na pewno Shaina zostanie spinowana, bo why not? Oj, słabo. Słabo. To, to jest tak. To jest, to jest moim zdaniem jeden z dwóch minusów. Bo ja, ja widzę dwa minusy tej, tej, tej nocy. To jest jeden minus. Poza deszczem? No deszcz no, klimatu całej gali. Okej. Okay. Mieliśmy piękne zdjęcie tego Michaela Cola i Samoa Joe w przeciwdeszczowych, więc. 7 dnia Bóg powiedział, niech pada deszcz. <noise> dokładnie, dokładnie, tak. No dobrze, przynajmniej mamy. Pamiętamy, wiesz, Wrestlemania zawsze jest przepakowana jakimiś wydarzeniami. I tutaj też mamy to wydarzenie. Swoją drogą, jeżeli walka nie może się odbyć przez, przez Boga, bo, bo, bo jak, jak deszcz, to Bóg, który. Jest byłym zawodnikiem WWE. To to się liczy jako DQ czy jako interwencja? Kto wtedy wygrywa? No bo powiedzmy sobie szczerze, to jest interwencja zawodnika. Ja myślę, że no to jest zdecydowanie interwencja, tak. Okej, okay, no to. Cieszę się, że w, że w końcu była zemsta na Winsie po, po tylu latach. Czekał. 15 lat. Zrzucił nam COVID, zabrał nam resting na prawie 2 <suszy> lata, po to, żeby dać nam pierwszą galę z, z widzami. Jak wszyscy myślę, jak wszyscy już byli w ogródku i witali się z związkami, to Bóg był takie, aha! I zaczęło padać. Idziemy w dziwną stronę, więc może przejdźmy do następnej walki mimo wszystko. No co, Cesaro kontra w Rollins? E, tak, Cezara kontra Seth Rollins. To prawdopodobnie była najlepsza wrestlingowa walka na, na tej nocy. Nie powiem, że na tej gali, bo znowu mi poprawisz. Więc tej nocy. Hashtag popraw się. E, tak, hashtag popraw się. Ja się osobiście świetnie bawiłem i szczerze mówiąc jestem lekko zaskoczony, że Cesaro wygrał. To był, to, to, był, to był ten moment. Ja zakładałem po tym, że jak Bobik wygrał, że jakiś Face będzie musiał wygrać, i, i coś się będzie musiało miłego zdać, stać dla publiki. I Cezaro, mimo wszystko, był dla mnie faworytem do wygrania tej walki, z tym, że ja nie śledziłem jakoś mocno programu panu, więc nie wiedziałem do końca, co tam się dzieje. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę, kolejny Flex, ponieważ oglądałem wrestling tej nocy, że... To była jedna z tych walk, gdzie sama walka opowiadała historię, i to, co pokazali w ringu, to jak ta walka była przeprowadzona, ta, ta filozofia uh, ringowa była na najwyższym poziomie. To pięknie było zbudowane. Jak Cezaro dążył przez całą walkę do tego, żeby zakręcić um, Rollinsem przez te ponad 22 razy, e, przez co Rollins był przygotowany na wszystkie możliwe kontry, które wchodziły jedna za drugą. A przy okazji, starając się osłabić rękę Cezaro tylko i wyłącznie po to, żeby on nie mógł nim zakręcić, to wszystko było spójne i miało sens. I to było zabokowane w taki sposób, że opowiadało historię, miało finał i było super. Ja naprawdę, oglądając tą walkę, powiem się dobrze. Ja nie spodziewałem się szczególnie po pierwszej nocy Restylmanii. Ja rzadko się w ogóle spodziewałem takich słów ze, ze swoich ust, że. Ja się rzadko bawię dobrze oglądając wrestling. Ja mimo tego, że sam gdzieś się tam kulam w ringu, to dla mnie w tym momencie jestem na takim etapie życia, że dużo większą przyjemność sprawia mi ta otoczka około wrestlingowa, około walki. Także wszelkiego rodzaju proma, um, jakieś wywiady, tego typu rzeczy. To jest dla mnie ten entertainment, który mnie cieszy. Sam ring cieszy mnie trochę rzadziej, bo... bo... Bardzo często jest to ta sama walka, zrobiona trochę na odpieprz się, gdzie widzieliśmy już wszystko. Tutaj było zupełnie inaczej. Tutaj oglądało się to na fa naprawdę fajnie, to się chłonęło i, i dało się zobaczyć, co oni chcieli przedstawić tej nocy. I przedstawili to moim zdaniem dokładnie tak, jak chcieli. Także super. No ja naprawdę szapoba dla obu panów. Historia była świetna, tak jak mówisz, że ja się zgadzam w 100% z tym, co powiedziałeś, ale ringowo także było fenomenalnie. Tak. tak, tak spoty naprawdę były takie, których... Nie widzi, nie widzi się normalnie. Po prostu przejścia z kontry do kontry były mega płynne. Właśnie żadnego bocza tam nie było, nawet pół bocza, z nic takiego. Naprawdę, no to jest. To jest takie walka wrestlingowa była, w którą można spokojnie komuś pokazać i powiedzieć, że właśnie to jest wrestling. Mhm. Zgadza się. Jest... I na szczęście Cezar wygrał, więc no cool. z tego się bardzo cieszę. Należało mu się to naprawdę jak nikomu innemu w tej federacji i... Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście pociągną, a to nie był taki jednorazowy moment i zapomnimy znowu o, o Pana Antonim. Tylko właśnie, bo to jest, to jest moje, moje pytanie. Co, co teraz Cezaro? Bo to jest duże zwycięstwo. To nie jest zwycięstwo z Mitkarderem, To jest pokonanie Sefarulinsa, który chcąc nie chcąc jest jednym z głównych zawodników głównych graczy Federacji Vince'a. Ja bym, już ostatnio wrócił, tak naprawdę wiele nie zrobił jeszcze po, po swoim powrocie, ale to jest nadal Seth Rollins, W związku z czym, pokonując go na największej ze scen, coś za tym iść powinno. Oczywiście wiemy, że wrestling jest przewrotny i tak naprawdę to, to Seth Rollins jutro może dostać title shota na, na pas, a o Cesaro możemy zapomnieć. Czy to, a, a dokładnie od co się wydarzyło w zeszłym roku? Tak, Kevin Owens jest świetnym przykładem tego. Natomiast chciałbym, żeby Federacja proszę za ciosem, bo chciałbym zobaczyć ze strony Cezaro więcej. Szczególnie, że mając fanów, to jest świetny face. Przy tym swoim kręceniu, przy UFO i tak dalej, to zbiera uwagę fanów, to, to, to generuje cheer. W związku z czym ma wszystkie papiery na to, żeby zrobić ten krok naprzód po 10 latach i osiągnąć coś więcej. Także oby to było budowanie sobie potencjalnego faceowego kontendera do pasa na SmackDown. Dokładnie, z jest takim wrestlerem, czy tak naprawdę każda jego akcja, którą wykonuje jest efektowna, Tak. Ten uppercut wynoszony po prostu, przecież to też był genialny spot, którego nie było wcześniej, jak miał być e, stomp ze strony Rollinsa, a ten go wybił do góry i aperkata mhm. mu zrobił. W ogóle samo ja, zaczęcie że... walki od uppercuta, gdzie masz typowy wrestling, chain wrestling na samym początku, który wiadomo, że się wolno, ale tutaj bo ciach, uppercut i przejście od razu właśnie do tego, do swinga, kontra, kontra, ciach, tutaj ten. Zaczęli, zaczęli naprawdę grubo i, i super, super. Swoją drogą to jest to, co mi się wydaje, że właśnie opener tego potrzebował trochę bardziej, żeby zacząć z takiej grubej rury, ale nie wracajmy już do tego. No, nikt się nie spodziewał, że tak dobrze tutaj to zagra może, ale miejmy nadzieję, że dla Cesaro to oznacza... Ewentualnie, jeżeli Roman zostanie z pasem i będzie potrzebować face'owego contendera, to, to ostatnio, w ostatnim podcaście mówiłem, że Kevin Owens może być konkretnym zawodnikiem na jako kontra, chociaż to przerabialiśmy. Cesaro, nie mam nic przeciwko. Jeżeli Edge zostanie chilowym mistrzem, Cesaro, nie mam nic przeciwko. Ewentualnie, jeżeli Apollo wygra pas, odbije go dzisiaj w nocy, to Cesaro zabierający pas, pas od Apollo. Też nie ma nic przeciwko, także mamy możliwości, jeżeli chodzi o naszego Szwajcara. I oby, oby któraś z tych ścieżek się sprawdziła? Dokładnie. Ja spokojnie widzę jego, nie wiem, walkę ogólny pas w najbliższym czasie mm -hmm. z jego strony, jeżeli chcieli dociągnąć. Mm -hmm. Czy są szanse na zwycięstwo? Tutaj mamy pewne wątpliwości pewnie. Ale spokojnie jakiś taki push, właśnie o główny pas Ale wiesz, tymczasowy. Ale to jest tymczasowy do Money in the Bank, walizka i myślę, że mamy zawod zbudowanego zawodnika, który wygrywa pas i nikt i nikt na to nie narzeka. To jest niesamowite, jak jedna dobra walka potrafi zmienić e, pryzmat, jak patrzysz, przez który patrzysz na zawodnika. Jakbyś miesiąc temu, jakbyśmy zarozmawiali o tym miesiąc temu, e, Cezaro w walce o pas um, na SmackDown, o główny pas na SmackDown. Obejrzeliśmy tą walkę, spoko, spoko, nie, spoko. Jak najbardziej, nie, ma, ma wszystkie papiery. Także czasami Dokładnie. brakuje właśnie tej jednej walki, tego jednego, tego jednego dobrego starcia, żeby pokazać się z tej strony, której trzeba i oby Win poszedł za ciosem, oby nasze wrestlingowe community teraz wsparło Cezaro i coś z tego tak, wyniknęło. C Cezaro Section powróci znowu. O, bardzo dobry pomysł. Więc to jest ten moment, trzymamy kciuki i oby, oby więcej. Tym bardziej, że to jest ten wrestling, który chcemy oglądać, lubimy oglądać, więc... O, taki wrestling nic nie robiliśmy. Dokładnie, dokładnie tak. Ja nie robię nawet jeszcze więcej niż ty, więc... To prawda. Co mamy dalej? Bo ja nawet nie pamiętam, czy była z czym bym zakupił walk. E, Walka, New Day? Nie mowa? Chyba New Day było potem. New Day kontra AJ Styles i Omos. Ja nie rozumiem, bo jest, to jest Omos, ale mówię na jego Omas. Bo to drugie O jest takie... Yy. Okej, To Co drogą fajny moment, że Biggie zapowiedział New Day w teringu. Fajny moment, mimo wszystko. No, nie musieli tego puścić na, na ten. Um, Staśmy tak jak się zdarzało wcześniej, tylko mieli po prostu Bigiego na miejscu. Natomiast, o tym mówiłem wcześniej, WrestleMania równa się wielkie wejście ze strony New Day. A w tym roku nie było żadnego. Ba, mieli różne giry. I to, to, to mnie zabodło jakoś, bo ja rozumiem, że Biggie walczy jutro. Ale jest jakiś problem skoczyć w czerwone wdzianko, tak jak cała reszta, w końcu ten... Nawet na dzisiaj tylko, i trudno, że iść w swoim własnym. Myślę, że ten, ten split pomiędzy nimi dzieje się coraz mocniej i... I to jest... przyjrzałem się do końca New Day. Tak? Tak obstawiasz? Chyba no, ta, tak. Znaczy, wiesz, no znaczy, Kofi i Kofi z Xavierem zostaną New Day, a Biggie będzie robić Bigiego i, i tyle. Czy Bigi i tak robi Bigiego? No, nic, no ale nie no się szkodzi, się nie na Na przeszkodzie, żeby się mniej po prostu, tam nie wiem, będą się przecinać ich ścieżki pewnie mniej, ale myślę, że zawsze New i pozostanie mimo ja wszystko w New Szkoda. Jakoś nie, nie widzę tam dramatycznego rozpadu, szczerze mówiąc, w żaden sposób. Bigi na Hila. nie wiem, kto by to kupił. Ja. Ja absolutnie nie. Bigi jest moim zdaniem bardzo dobrym face'em i nie ma sensu go puszczać jako hila Więc. Okej, okay, znaczy. co sądzimy o tej walce? Taki moją to była dziwna walka, gdyż mam wrażenie, że New Days byli face'ami, ale grali rolę To jest drugi minus. To, to, to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś. Um, ja, jako. Taktymowy player, bo sam, sam, sam walczę w taktymie, i to ten healowy, jakbym miał opuścić tą walkę komuś, kto nie ogląda wrestlingu, i zapytać, jak myślisz, kto w tej walce jest zły, to odpowiedź byłaby jedna: New Day. Robili wszystko po to, żeby nie wpuścić Omosa do ringu, co jest typowo hilową zagrywką. I ja rozumiem, możemy się spierać, czy dało się to inaczej zabukować. Ciężko było to inaczej zabukować, no bo niestety mamy ponad dwumetrowego żółtodzioba, który wiem, że dostanie niesamowity pop w momencie, kiedy wej wejdzie do ringu. W związku z czym, ja nie wiem, jak inaczej można było to zabukować tak, żeby osiągnąć to, co chcieli osiągnąć, Ja przy okazji nie zrobić omosowej krzywdy, bo powiedzmy sobie szczerze, za dużo wrestlingu w jego wykonaniu wyszło mu tylko i wyłącznie na, 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 na niedobrze tej nocy. Więc tak to musiało wyglądać, ale tak, no, New Day wyglądało na hili w tej walce. To była taka dziwna walka, gdzie tak naprawdę walka była trochę takim segmentem, tak naprawdę, jedyny, tak naprawdę główny motyw w tej walce to było właśnie ten hot tag, czyli mhm. ja do Omasa. Tak. Na, ty na tym była cała walka zbudowana. Nic z innego nie miało znaczenia. Tak, tak naprawdę. Tylko, że takie hot-tagi są typowo face no, dokładnie. I to dokładnie. jest, to, dlatego to jest mój drugi minus na ca na, podczas tej nocy, bo bo booking tej walki był dziwny. Ja generalnie, e, podsumowując sobie w mojej głowie to, jakie mam uczucie co, co do tej pierwszej nocy Wrestlemania, to, to chciałem powiedzieć tego, w tym podcaście, że. To, co oglądaliśmy, to był mądry Booking. To wszystko było zabukowane mądrze. Tylko, że to jest właśnie ta, 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 ta rysa na, na, na szkle, na tym obrazie, bo to nie było zabukowane mądrze. To było zabukowane tak, jak być musiało, tylko że nie był to mądry Booking. Ja nie wiem, jak moglibyśmy to zabukować, inaczej. nie będę starać się bawić w jakieś fantazy Booking, bo, bo ja rozumiem, że no to była sytuacja bez wyjścia. Jeśli jakbyśmy nie mieli publiczności, to być może dałoby się to zrobić, ale mając publikę na miejscu, ten hot tak. I tak wywołałoby takie, um, takie emocje u fanów. I tak wywołałby takie emocje u fanów. Omos jest jednym z najgorętszych zawodników w tym momencie, jeżeli chodzi o WLi, przez swój rozmiar i przez to, jak pokazywał się w ostatnim czasie, robiąc bardzo malutko, mimo wszystko. Praktycznie Wie... nic. Praktycznie wreszcie. nic. W związku z czym ten jego debiut ringowy i tak spotkałby się z Cirem od, od publiczności, i tak spotkałby się z Cirem od publiczności, więc po prostu. Przyjęli te chyba na klatę, zrobili co musieli i, i pasy zmieniły właścicieli, bo o tym nie wspomnieliśmy. Mamy nowych mistrzów tak Team. Także AJ Styles i Omos wygrywają. Omas. Omas. E, Omos jest takim trochę drugim Nikolasem, bo to kiedyś był taki Nikolas na Restormanie, który walczył. Był na Restormanie? E, który z, br z Bronem strumanem przyszedł tam w Was publiczności i, i zdobył pas. Tak, team, który oddał potem na RON, bo nie miał nawet tam. Się... Tak, to było na Rysulmanic. No to właśnie. Omos też zadebiutował przed J.J. Stylesem i też dostał paz, w związku z czym. Jest pisząc, tak, team. To była najbardziej przewidywalna walka z całej, tak, z całej nocy. Tak, jak, 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 na jakiejś, jak na jakąś walkę chcieliście stawać pieniądze, to była ta. Dużo no byście tak. nie wygrali, niestety, ale tutaj, tutaj było wiadomo, co się stanie. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, a jest przewrotny. Um, Omos tak naprawdę nie jest zawodnikiem, którego oglądaliśmy przez lata NXT, w NXT, czekającego na ten kolap na, na, na ten, na ten do głównego rosteru, e, walczący z Wizją, Vince'a, zanim uda mu się zdobyć swój pierwszy pas i tak dalej. To jest gość, który trafił w miejsce, w którym jest zupełnie przypadkowo. Zakładam, że gdyby nie COVID, to, e, to nawet, nawet jego bycie ninją nie stałoby się faktem, bo to dla tych, którzy nie wiedzą, Omo zadebiutował chwilę wcześniej jako bardzo duży ninja, w programie opas 24x7 pomiędzy tak Stozawą tak, i Artrufem to był ten duży ninja i prawdopodobnie trafił tam tylko i wyłącznie dlatego, że był dostępny, był jako jedno, jedno z dostępnych ciał od, od gości z Performance Center I, i robiąc to pewnie komuś padło do głowy że hej, w sumie taki, taki duży ochroniarz dla jakiegoś naszego hila może być ciekawym rozwiązaniem i nagle kilka miesięcy później gość jest mistrzem taktim ja powiedz że te pasy tak naprawdę są bardzo bezpieczne, żeby dać debiutantowi tak no naprawdę. No tak, no jasne, oczywiście, ale wiesz, no ile masz zawodników, którzy debiutują w głównym rozterze i są w stanie powąchać nawet, nawet pasa drużynowego, tak? I dużo zawodników, którzy, że tak powiem, dużo bardziej zasługują tak, na to niż tak. OMAS mimo wszystko. To jest właśnie to jest właśnie tak jak jest wrestling. Takie to rzeczy tak. się po prostu zdarzają, bo jest taka potrzeba sytuacji, jesteś w dobrym miejscu, w dobrym czasie i tyle. Teraz pozostaje tylko pytanie, jak długo Omas pozostanie przy z stalsu, jak długo, że tak powiem, się od niego odwróci i jako face. No, ja nie wiem, czy ich w ogóle nie może nie czekać face A niedługo. Zacznijmy od tego, że problem jest taki, że ja nie wiem, kto mógłby im te pasy zabrać. Dywizja taktimów na ro... w ogóle dywizja taktimów całej federacji całej federacji jest tak mizerna w tym momencie. Ten, ten, ten wrestling takimowy nie istnieje praktycznie w ogóle. Te ważne taktymy albo są pokondwizowane, albo poznikały zupełnie. I, I tak naprawdę... Co jest smutne, biorąc pod uwagę, jak wyglądała walka o pasy tag -teamowe na NXT. Mhm. się. Gdzie był, gdzie był to prawie showstealer. Tam praktycznie każdą walkę było showstealerem, więc to no, ciężko... No, wiesz, na upartego możemy stwierdzić, że to, to poniedziałkowe roto to jest zawsze ten, ten start nowego sezonu z debiutami NXT i tak dalej, więc można, można sobie jakieś tag-team z dołu wziąć. Oby nie, ale można. I tak można. to załatwić, załatać tą dziurę, także zobaczymy w poniedziałek. Teraz co mieliśmy dalej, Sheina? Tak. Ta walka była bardzo pozytywnym zaskoczeniem, mimo wszystko, dla mnie. Może nie bardzo pozytywnym, ale była na pewno pozytywnym zaskoczeniem, bo nie oczekiwałem kompletnie nic po niej. Jeszcze dodatkowo spodziewałem się, że Booking będzie najgłupszy, czyli Brown zrobi coś głupiego i przegra. Znaczy dla mnie Shane jest dalej najlepszym wrestlerem w historii. Możecie mówić co chcecie, ale ja lubię te jego powroty właśnie w takich rzeczach, w jakichś takich spotfestach, gdzie coś takiego się może wydarzyć. Zabukowali to najlepiej jak mogli. To wracamy do tego mądrego bookingu właśnie w tym momencie, bo zabukowali to naprawdę sprytnie. Mieliśmy duży spot gdzie po raz kolejny walnął ze szczytu klatki, bo tak naprawdę wiemy, że Shane po to w tych walkach jest, żeby zrobić coś takiego i Bron wygrał. Ile Shane ma lat aktualnie? No ponad pięć dych ma gość przecież. Myślę, że spokojnie ponad 5 dych, więc mając pięć dych na pewno nie chciałbym spalić z klatki. No on to robi się raz w roku. U. Tak, więc nie wiem, no mimo wszystko można gościa nie lubić, ale aktualnie chyba taki trend, że więcej osób nie lubi Shane'a niż go lubi. Ale no, trzeba mu oddać to, że Bampa potrafi przyjąć jak nikt inny. Coast to ty... Coast dalej musiada, więc. Tak, teraz swoją drogą od swojego powrotu tych Bumpów przyjmuje więcej i są te Bumpy na dziwniejsze niż za czasów swojej młodości. Mm -hmm, mm -hmm. ja, ja nie mam przeciwko. Oczywiście będzie tysiąc ludzi, którzy napiszą, że Shane zabiera miejsce w karcie ludziom młodym, którzy mają przed sobą przyszłość i którzy mogliby tam być. Natomiast nie wiem, czy chcielibyście listera Blacka zobaczyć w tej walce. No, płakalibyście o to wtedy, jak ta walka była głupio zablokowana, że brąz zniszczył Alistera, który ma przed sobą super przyszłość i tak dalej, a w momencie, kiedy on sobie po prostu miota Shane'em z góry klatki, to mamy, o fajnie, spoko, w sumie chcieliśmy tego, więc został użyty po raz kolejny, Shane został użyty tak, jak zostać powinien, więc... Dla mnie, dla mnie jak najbardziej pozytywnie. I tak, szczerze mówiąc, niedługo z bumpami, z efektownymi spotami, od których, których oczekujemy od Restlemani, w związku z czym, to też jest, to też jest plus mimo wszystko, może nie jakiś bardzo duży plus, ale to starcie było plusem. Tak, było na pewno plusem, tak jak mówiłem wcześniej, ja byłem pozytywnie zaskoczony, więc tak trzymać i teraz tylko trzymam mocno kciuki za to, że to jest koniec tego tego Myślę, Że To jest koniec broniastromana. Eee, nie, aż jak daleko się nie posunę, ale proszę, nie dawajcie mu już tego dźwięku, tego pociągu. I. Jak biega dookoła. Ja nie wiem, bo on swojego zielonego pasa nie bronił od miesiąca, więc. C od miesiąca i czterech lat. Także jakbyś jakbyście... Jakby Szein go wygrał, bo jest najlepszym wrestlerem na świecie, więc jakbyś się od niego wygrał, to nie miałbyś nic przeciwko. Dokładnie, więc pozytywnie ta walka na plus. Hmm. No i spot, gdzieś rozrywa klatkę, też był przyjemny, więc mm -hmm. było kilka momentów mimo wszystko A jedna mała głupota to była taka, jak ten Riker i Elias zumarli, jak ten po prostu wjechał w klatkę, oni spadli z połowę klatki na ten na podłogę i wrzuali do końca walki. Się nie pojawili tak. więcej. Sh Shane był miotany, spadał i ten, ale podnosił się i wracał, a oni po prostu upadli na podłogę tak, tak z półtorej metra i już niestety żywot zakończyli. No cóż, może kiedyś powrócą, może jeszcze zreanimują. Oby. Oby, dokładnie co, dam jeszcze dwie walki, wiesz? Mam jeszcze dwie walki. Aha. Szczerze mówiąc, to mi się udało, że jeszcze więcej tych walki było niż dwie, ale. No, wydaje to mi się, że zostały był... nam e, drugie taktymy i kobiety. Drugie taktymy i kobiety. Nie, no, było coś chyba jeszcze. Co? Ja nie wiem, może nie było, ale nie pamiętam. To ja, ja, ja powiem o taktymie coś, a ty, a ty sprawdzisz kartę. Dobrze. Okej, okay, no to kolejna walka w mojej głowie, kolejna walka to jest Bad Bunny i Damien Priest kontra John Morrison i The Miz. No, dokładnie. No to co chcemy powiedzieć o tej walce? Zaczynaj. Um, Bad Bunny prawdopodobnie jest jednym z najlepszych wrestlingowych, nie wrestlerów. nie wrestlerów. Natomiast mimo wszystko trochę mnie bolało jako wrestlera to, że gość porabiał Podwójnego Grand Slam Championa i, 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 I Morrisona Jak chciał przez większość walki Oczywiście rozumiem, że to miało tak wyglądać I uh, chapeau basa, tak to jak się przygotował bo, bo szczerze mówiąc Ci celebryci, którzy pojawiają się na Wrestlemanii Zazwyczaj uh, robią takie bare minimum Które muszą robić I bardzo często uh, wychodzi bardzo źle Tutaj Bad Bunny wyglądał naprawdę jak człowiek, który gdzieś tam tego wrestlingu liznął, to tak miał sobie Demina de Prista, który no jest jest okej, okay, to będzie średnio kontrowersyjne, bo ten człowiek już jest stary, ale jest przyszłością federacji, taką najbliższą mam wrażenie. Co Damian? No. Jest lubiany na zapleczu. Prezentuje się super. Ringowo jest super, w związku z czym ja myślę, że ten nowy sezon, który się teraz pojawi, Um, to jest, to będzie, będzie sezon, w którym Damon Priest zdobędzie jakiś pas. Zakładam na, ja, na srebro ja, na początku, ale ja mam taki problem z uh, Priestem i to... że mówiąc to jest moja wina, żeby nie było, ale dziś ja kiedyś przeczytałem. No. I nie umiem tego teraz ni nie widzieć. O Boże, popsuję że, że Priest to jest po prostu taka wersja, lepsza wersja Corbina. I szczerze mówiąc coś w tym jest. Ojej, ale to jest dużo lepsza, dużo bardziej lepsza wersja korbina, to rany boskie, to wiesz, no, no. nie ma co porównywać, bo jeden. Jeden jest zły, drugi jest dobry. A to... już <grym grym grym> po dwóch stronach było... spektrum to Żeby nie było, ja się pewnie z tym zgadzam, że jakby Korbin nie ma startu do Priest'a mimo wszystko. Bo szczerze mówiąc jak Priest debiutował w NXT to też byłem szczerze, że w sumie nic specjalnego nie widzę w tym zawodniku. Ale mimo wszystko z tymi walkami, moim zdaniem się pokazał bardzo dobrze zawsze i... i się wypromował, mimo wszystko naprawdę pozytywnie, więc cieszę się, że na niego stawiają. I w sumie zadebiutował na Rey Rumble i od razu dostał bardzo ważną walkę na Wrestlemania. Mhm. Jedna z lepiej promowanych walek mhm. po prostu w całym, w całym tym bullapie w tej gali, więc, więc naprawdę fajnie, że, że na niego stawiają. Ale mimo wszystko ten obraz Korbina gdzieś tam mi został. Ale dobrze, no nie mówmy o tym. <laughs> Ale to... brzuch ma lepszy. O, to zdecydowanie, ciężko mieć gorszy. Smutny brzuch Barona Korbina to, to jest legendami już w tym momencie. Dokładnie, dokładnie. Eee, okej, okay. Badbany. to co chciałem powiedzieć, że nie rozumiem, czy miała być jego wyjściówka do końca. <laughs> przyjechał z traktorem, znaczy ciężarówką. Przyjechał traktorem, bo... takim przerośniętym, ale przyjechał traktorem. Ale dwa, okej, okay. Bad Bunny, szczerze mówiąc, pokazał się świetnie, ja mu nic nie odmówię, ale... Trochę mam ich 4, trochę się tego spodziewałem. Znaczy, nie było takie, wiesz, kiedyś to było tak jakby, nie wiem, 10 lat temu, 5 lat temu jakiś celebryta się pojawił na WrestleMania i zrobił to, co teraz. To byś po prostu oszalał, mm -hmm. prawdopodobnie. Coś, to, co obejrzałeś właśnie, a teraz to takie... Wow. U. Gabriel Martinelli! Przepraszam, 2-0, no. To jest ten moment, który będziemy musieli wyciąć pewnie. Nie, będziemy musieli go przyciszyć, ale... Jezus, 2-0. Gabi strzelił, o jak dobrze. Dobrze, kontynuuj. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem tylko zmierzać do tego na pewno, że... 5 był... lat temu jakby tak zrobił ce celebryta, to byłoby wow, a teraz jest no, ok. A teraz też jest wow, ale nie aż takie wow, bo w sumie tego się trochę ludzie spodziewali. Chciałem powiedzieć, że byłem pod wrażeniem Miza i Morrisona, bo Bad Bunny się pokazał z dobrej strony, ale to jak oni go poprowadzili w tej walce, to naprawdę... No zdecydowanie. Czopką... Gdyby, gdyby po drugiej stronie a, ringu stał ktoś inny, to Bad Bunny mógłby wyglądać... Dużo gorzej. Do tanga trzeba dwojga i niestety to, to, jest, to jest bardzo bardzo smutne w wrestlingu, ale to jak jesteś dobry, to spora zasługa jest w tym twojego przeciwnika i tego jak on cię sprzeda. Możesz robić wszystko najlepiej na całym świecie, ale jeżeli twój przeciwnik nie jest w stanie sprzedać tego co robisz, to, to w tym momencie no niestety ty na tym tracisz i to, to działa w dwie strony, bo tak można komuś pomóc, ale też można komuś zaszkodzić. Jeżeli się kogoś nie lubi w ringu, to to są na to sposoby właśnie takie. E, ale tak, no, miejsce z Morrisonem, oni tą, oni tą walkę tak naprawdę zrobili. Bad Bunny miał wykonać spoty, które miał wykonać i wykonał je tak, jak je powinien, w związku z czym e, zrobił wszystko, co trzeba, natomiast gdyby nie oni, e, to ta walka by tak nie wyglądała, no. Tak, ja naprawdę, ja do tej pory jestem w szoku, jak Morrison zrobił backflipa sam ze sobą, mając gościa na swoich plecach, w sensie przy Destroyerze. Mhm. Bunny Destroyer. Tak, Ban Destroyer. Swoją drogą strasznie mi to irytowało, że każda akcja Banego to był po prostu jakiś pan związany Crash z Banym. Kr dokładnie. <grystanie> dokładnie tak, więc. Ale jakby ktoś, ktoś ci powiedział, że na Restorelanie zobaczysz Canadian Destroyera poza ringiem. Przez cele... Dokładnie, to prawdopodobnie wziął małe zdziwko kiedyś, ale. No, jest bad, bad Bunny, jest w moim top 2, jeżeli chodzi o celebryckie występy. E... Okej, okay, to kto jest top 1. W Steven Amel oczywiście. Okej, okay, to jestem zaskoczony, bo moim zdaniem forever, pewnie nie forever, ale na długi czas numer jeden z celebrytą nie jest eee, Mówisz na WrestleMania czy ogólnie, żeby nie było? No może być ogólnie, no. Okej, okay, no to ogólnie to na pewno pad McAfee. Numer jeden. Okej, okay, okay. fair. No to tak, no to pad McAfee też jest, też jest wysoko na tej liście. To jest top 3 w takim razie, Bad Bunny, Pat tak. McAfee i zapomniałem o nim, przy, szczególnie, to, przede wszystkim dlatego, że to jest NXT, a ja tam, tam lukam trochę rzadziej w związku z czym, ale nie, no masz rację, to, to zwracam honor. Dobra, no to bo, chyba, że chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, bo Agnieta ja bym przeszedł, stańcie main event. A, czyli nie, nie ma nic więcej? Nie ma nic jednak. więcej, potwierdziłem to w międzyczasie, więc e, wracam honor również i tobie. Okay. Dobra, no main event. Grzegorz, zacznij szczerze mówiąc, bo jestem ciekaw bardzo twojej opinii. Znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że mimo tego, że jestem stary i, i zgostrzkniały nie mam uczuć, to początek tej walki, kiedy obie się praktycznie popłakały, dostając pobot fanów i ten, to, to było fajne. To ja, lubię, ja lubię emocje w wrestlingu i to były prawdziwe, prawdziwe emocje. emocje. To nie było udawane i ja wiem, że nie wiem, jak winzno to zareaguje na zapleczu, ale to, to był taki moment, do którego warto wrócić, bo widać, że dziewczyny po prostu czuły to, co robią i były po prostu szczęśliwe z tego, gdzie są. Natomiast, szedąc do, do, do całej reszty, to dla mnie to, to, ten cały program i to, co oglądałem, to jest Sasha Banks versus Sasha Banks 2.0. i Ja nie do końca wiem, która jest która. Natomiast wygrała ta no, no, nowa młodsza, więc e, zobaczymy. No, dali spory kredyt zaufania, wygrała Royal Roya Rumble. Bo tak naprawdę po swoim debiucie gdzieś tam um, miotając się przy, przy swoim chłopaku, jego takim partnerze przy Street Profits, ona gdzieś tam była, znikała, była, znikała, dostała spory push na rumble i ten pas zgarnęła tutaj w, w tym main evencie. Także zobaczymy co dalej dla Bianki Belair. Po pierwsze, zanim powiem co ja myślę o tej walce. Czy uważasz, że to było też mega zabawne, że przy wyjściu Bianki z tyłu pisało, że to jest NXT? Też to EST zauważyłem właśnie. Te, nie, nie wiedziałem, czy to jest. w pewnym rozterze. Bo przecież ona po cię, ona była EST w WWE, co nie ma Dokładnie. sensu generalnie, ale powiedzmy sobie, że to EST tam było. Ja też zwróciłem na to uwagę, jak ona stała, że miała za sobą EST w NXT. ja tak zaraz, no ale to już nie jest cover, więc. Ktoś prawdopodobnie mógł stracić pracę tego dnia, obawiam się. Tak, też zwróciłem uwagę, to było dziwne. Ale jeszcze wracam do wyściówki i no. w ogóle e, e, Bianki. Strasznie podoba mi się koncept e, fastest, strongest e, i tak dalej, z podkreślonym IST na końcu. To... Tak, ja w końcu zrozumiałem o co chodzi z tym gimnikiem. Dziękuję. Zajęło mi to tylko 3 lata. Tak, A gdyby końcu... nie to promo tam i nie wyjaśnienie tego też bym nie wiedział, <laughs> szczerze mówiąc. Ale, ale to teraz, dzięki temu, że oni to tak zwizualizowali ten strasznie fajne. Ja, ja no ja, ja się pod tym podpisuję. I, I to jest super, tak? I do tego jeszcze Sasza, że ona jest jesti best, to samo w sobie było fa fantastyczne. Natomiast ja wcześniej nie wiedziałem o co chodziło z jesti tak samo. Także to chciałem tylko podkreślić, jak już mówimy o wejściówce, o wejściówce Bianki, że dzięki za to, bo, bo teraz przynajmniej rozumiemy i ten gimmick od razu zyskał w moich oczach. Okej, okay, więc powiem tak. Program do tej walki był absolutnie tragiczny. Okej. Okay. Był absolutnie tragiczny, naprawdę. I. Moim zdaniem to od początku miało potencjał na main event. Wiadomo, pierwszej nocy, ale mimo wszystko main event, bo tak to traktujmy, to był main event. To był main event pierwszej A... nocy, no tak, no. Dokładnie, ale po tym jak prowadzili ten program, to byłem pewny, że to nie będzie main event. I potem na ostatnich jednak zmienili, że to jest main event. A... Po pierwsze, cóż za debiut dla, dla Bianki. A... Po pierwsze, debiut na WrestleMania. Debiut na WrestleMania w walce o główny pas kobiecy, główny pas. Debiut na WrestleMania w walce o główny pas przed publiką. Debiut na WrestleMania w walce o główny pas przed publiką w main węcie Po prostu, naprawdę, no nie dziwię się tych emocji, to było, był prawdziwy WrestleMania moment, i jeżeli Vince będzie, nie wiem, zły na zaplecze, bo się dziewczyny praktycznie popłakały na starcie, no to. Też by się ja to terminę... nie? Ja będę zły wtedy, szczerze mówiąc, bo to był naprawdę świetny moment i takich momentów nam brakuje, szczerze mówiąc, w wrestlingu, gdzie te emocje rzeczywiście są prawdziwe. Mm, no. a, a co do samej walki, być może, przesadzę teraz jak to powiem, być może to jest zbyt na świeżo po prostu i jeszcze moje dokładne opinie zostały wykrystalizowane, ale to mogła być jedna z moich ulubionych walk na Erson Maniever. Naprawdę?! Tak, ja, bym, prostu... ja, bym, ja bym aż tak daleko nie poszedł. To, to mnie zaskoczyłeś w tym momencie. Bo dla, mnie to, dla mnie to było solidne, dla mnie to było spoko. Natomiast nie wiem, czy, czy traktowałbym to aż tak dobrze. Ringowo było naprawdę solidnie. Nie będę gala, że to zdjęcie. Sean Mike jest anonytekerem, bądźmy szczerzy, ale ringowo było naprawdę solidnie. Bianka zaprezentowała się fenomenalnie. Sasha była sobą. Nawet się nie zabiła ani razu, więc to też plus. I przede wszystkim, to co mówiliśmy wcześniej, że story przy walce Rollinsa z Cesaro było bardzo dobre, tutaj te story były naprawdę dobre. A przede wszystkim no, cały czas wracaliśmy do tego warkocza, mhm. Przez dużo, naprawdę dużo spotów. Sasza w końcu, że tak powiem, wróciła do swoich starych taktyk, będąc tą złą rzeczywiście i niemającą, że tak powiem, uczuć. Robiącą wszystko, co zrobić, żeby wygrać już końcu na końcu, żeby się to wszystko odwróciło przeciwko mniej, Została oszczelona z shotguna. No ale... To jest też resulmenia moment. No, ale potem było widać, jak jak sznita tam na boku, to siadło. No jak tak. jak Zbicza normalnie. Dokładnie, to było praktycznie jak Zbicza. Koniec walki, potem raz, dwa, trzy. Publika też to kupiła fenomenalnie. Naprawdę, no. Sam koniec tej walki, finał i ogólnie wszystko z nią związane. Ja, ciężko mi było coś innego, coś lepszego wybrać na tej gali, na pierwszej nocy tej gali, żeby było main eventem, więc dziewczyny dali im szansę i dziewczyny dały sobie naprawdę 100%, nawet 110% i. No wiesz co, ja, ja może nie jestem aż takim koneserem kobiecego wrestlingu jak ty. I to mówię zupełnie w tym momencie bez, bez jakiejś ironii. Od razu jeszcze dopowiem tego, bo wiem pewnie co powiesz i nie mówię tak jako Mark Sasha Banks. Nie, 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 nie. To to, to to chodzi mi o Saszę w tym wypadku, ale wiesz, zupełnie nie ironizując, jeżeli chodzi o kobiecy wrestling, to ty go lubisz dużo bardziej. Ja, ja mam do niego takie podejście, że on jest, ale ja się nim tak mocno nie, nie fascynuję. Dla mnie mimo wszystko, jeżeli chodzi o wrestling, cały czas uh, no, wolę, wolę walki facetów mimo wszystko niż, niż walki kobiet. Chociaż te, te fajne walki kobiet też zdarza się oglądać. Uh, natomiast, no nie wiem, no, ja mam wrażenie, że na tej coverach widywałem lepsze walki uh, kobiet uh, pomiędzy chociażby Zaszą i, i Bailey um, niż ta walka na Wrestlemania, jeżeli chodzi o kobiety. stąd też jestem odrobinę zdziwiony e, tym, że... Znaczy ri ringowo na pewno, ale jeżeli chodzi o całą oprawę, wszystko z tym związane i cały ten Wrestlemania moment, który może tak trochę cynicznie brzmi, ale moim zdaniem to był prawdziwy Wrestlemania moment, e, to moim zdaniem to jak najbardziej sprzedało to wszystko. Okay. I... To, no, to jeżeli to dodasz, to może tak jest, no nie wiem. Ja mówię, mnie, mnie się podobał początek tego, że, po, że one rzeczywiście czuć było emocje w tym ringu i czuć było, że dla nich to jest coś dużego, że to nie jest tylko dla nas um, jakieś tam wydarzenie, tylko dla nich to jest tak samo wydarzenie, które jest dla nich ważne, bo to było prawdziwe i to było super. Wynik jakoś mi mocno nie zaskoczył, jest to spory kredyt zaufania, ale to jest ty wizja kobiet i szczerze mówiąc, tamten pas może za chwilę trafić do kogoś innego, tak czy owak. Gorsze zawodniczki miały, miały pas niż, niż Bianka. Myślę, że ona sobie poradzi. Był to dla nich sprawdzian tutaj myślę, że sobie poradzi. Naprawdę nieźle, natomiast myślę, że no, w moim odczuciu na pewno nie jest to tak wysoko, jak, jak ty to stawiasz, bo nie jest to nawet najwyżej, jeżeli chodzi o Night One w moim wypadku. Okej, okay. eee, na pewno się jedną, jedną rzeczą ze mną zgodzisz, U. że ta walka była lepsza niż Main Event Resonline 35. A co było w wrestlingu? Ronda z Becky i Charlotte? Ronda z Becky i Charlotte. O, oczywiście, tak. że tak, ale że już to że tam połowa walki była zboczowana. To też się dziewczynom tam zdarzyło parę rzeczy, ten e, popsuć. Michael Cole końcówką też, też sobie nie poradził, twierdząc, że o kick-out! A nie, jednak nie kick-out! Wszyscy już chantują, rodzina Bianki w tym momencie wyskakuje przez barierki, ale nie kick-out był, a nie kick outu tu nie było. Także Michael popłynął. Tam może Bailey miała rację, chciała go zamienić, twierdząc, że może wykonywać jego pracę lepiej niż on. E, natomiast. Tak, to prawie jak Max Stryker, jest krzycząc kiedyś, że Sina jest wolny. No. no. Więc była ta sama energia. Natomiast, no. no fajne, no. To generalnie wiesz, co. To, to było. To było starcie na poziomie Wrestlemanii. O, no, zdecydowanie, no. Jeżeli ktokolwiek powie, że było inaczej, no to. Nie no. wiem, będę zaskoczony, szczerze mówiąc. Bo, no, tak jak mówisz, można nie lubić kobiecego wrestlingu, ja to rozumiem, ale no walka jako taka, jako cała oprawa tej walki, no, no moim zdaniem bo... naprawdę tutaj zrobili robotę. To nie, nie jest moje, moje cup of tea. Ja nie będę ukrywać, że jest inaczej, bo, bo ja nie jestem fanem kobiecego wrestlingu. Ja Nigdy nie byłem, no. i to się już nie zmieni prawdopodobnie. Natomiast szczerze mówiąc, obejrzałem bez grymasu na twarzy. Obie zaprezentowały się dobrze. No mówię, dla mnie tylko, to no, tak patrząc na nie tam, to jeszcze jak było, był zrobiony ten pakiet przed walką to, to takie trochę Sasha Banks kontra Sasha Banks 2 jak Sasha opowiadała, że no nie byłabyś tam gdzie, gdzie jesteś gdyby, gdybym ja tej ścieżki nie, nie wyryła i tak dalej, to że to takie wiesz takie trochę klasyczne story, klasyczne story młodość kontra um, kontra doświadczenie co swoją drogą jest trochę zabawne bo ta Sasha wcale to nie jest jeszcze końcówka kariery i, i, i to doświadczenie już ten, bo dla mnie Sasha jeszcze ma lata przed sobą no, ale tutaj jako ten blueprint, jako boss tej dywizji, i tak dalej, została przedstawiona jako ta, która jest tą lepszą, starszą i bardziej doświadczoną. Także. Dobra, to na koniec, jeszcze w takim razie powiedz, jaka była Twoja ulubiona walka? A, no, Cezaro, Najlepsza z rolnictwem zdecydowanie. Okej, okay, okej. Okay. To ja się, ja się dawno nie bawiłem tak dobrze oglądając wrestling podczas tej walki, i mówię to z ręką na sercu. Ja wstydzę się przyznać, że się dobrze bawiłem oglądając wrestling, ale dzisiaj się to wydarzyło i to było naprawdę przyjemne. Tak, jestem ciekaw, bo ja słyszałem Grzegorza tylko raz, będąc naprawdę podekscytowany jakąś walką, i to było podczas pierwszej walki Kola z Gargano. Gdzie Grzegorz autentycznie się bawił wyjątkowo dobrze. Ja się rzadko bawię dobrze oglądając Do... wrestling. Tak. Za to nie bawię się tak dobrze jak oglądał Goldasta a, a tylko Dustin'a, Scotty'a. O, no, mój ulubiony Five Star. <laughs> Dokładnie. Jezus Maria. Dobrze, ale nie, nie wracajmy do niego, to nie ten moment. A to chyba nie jest nigdzie nagrane, mam nadzieję. Myśmy to razem oglądali, myśmy gadali wtedy, ale mam nadzieję, że to nie jest nigdzie nagrane, bo... Nie, to, to nie jest nagrane. Dobrze. Niestety. Ludzie, którzy dają Five Star'a tej walce są głupi. Okej, okay, dobra, dobra, bo zaraz nasz Malcer tutaj sk skanceluje i tak. tego chyba nie chce. Malcer to się może sam powinien sk skancelować. I, i, i przychodzi... 3-0! Aleksander Lekazed rany, woskie co za mecz! My powinniśmy częściej podcasty nagrywać. Łarno okay. wtedy gra w piłkę nożną. Z tym o tym że akcentem możemy zakończyć. No i chyba, chyba trzeba będzie nagrać część drugą jako kolejny odcinek, bo mamy godzinę. Ach, chyba tak, bo gadamy godzinę. <laughs> Okej, okay, a jeszcze Edge wygra. Jutro to będziemy gadać. Jak je jutro wygra, to ja w piątek na treningu. Bo w przyszły piątek na pierwszy trening Wrestlingowy od półtorej roku. To, w to ja ]cie. będę spiry na każdym walić. To będzie spir, spir, spir. Tak będzie. Dokładnie. Więc tego ci życzę. Dziękuję. Spiry, spiry, spiry. Dziękuję. Dobra, no to zakończę jakoś ładnie i rozstańmy się z publiką. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.